Elo, ten film będzie, nie wiem co, śmieszny. Bo jakiś czas temu zrobiłem film o kluczach. Kluczach do skrzynek w CS-ie. Takich, co kiedyś były i już ich nie ma. A co nie było i nie jest, co się z tym robi? Wpłaca na Skins Monkey, stronę do wymieniania swoich skinów. No, ale zrelował, nie? Totalny relownik, S-siarz, max-siarz. Normalnie Cox Box, niemożliwe, nie istnieje, coś tam. I tak dalej. Tak się robi z takimi itemami. Nie mam nic do wpłaty. To nie będę ten. I kupiłem je specjalnie na małpę. W ogóle te klucze. Żeby je wpłacić na Skins Monkey z kodem ZON. Bo wiem, że klucze na Skins Monkey są pozawyżane. No ale się nie dało wpłacić. No i mówię tak. O nie, jest tragedia. Bo to są te klucze. O. No i jakby, wiecie, tak se patrzę. Kupowane były po 39. No to mówię, aj, 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 aj. Nie? Coś tam. No ale... W złym metoda to dla dobrego, nie źle, a dobrze. Chciałem ten. I co? Gówno, zoba. Sprzedały się. Jak się jeszcze reszta sprzeda, to już będzie totalny koks. No. Challenge failed successfully. 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 Fully of success. Master success. Getting. Getting bank. Deutsche Bank. Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze ten. No, to już wiem, że nikt poważny tu już na filmie nie zostanie. To jeszcze taka aktualizacja, że naklejka Trick and Threat. Kurwa. Pierek albo groźba. Kurwa. Kurwa. Trick or threat. Kurwa. Skibidi Sigma, relownik w akcji. Skibidi Sigma, Phantom Taxi. Była już po 12 zł. Warto było czekać, nie? Zobaczymy, po ile będzie. Jak ktoś jest pierdolnięty, to można kupować. Tylko dla pierdolniętych. Nie brać jako porada inwestycyjna. Tylko i wyłącznie dla pierdolniętych. Ktoś jest pierdolnięty, to niech tak zrobi. Można dostać za to bana. Ostrzegam przed banem. Naprawdę można. Ja już jednego wyrwałem. Nawet jest na tym kanale film o tym. Skibidi Sigma, relownik w akcji. Skibidi Sigma, Phantom Taxi. Kibidi.